Hej wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z grą The Inner World. No i powiem wam szczerze, że jak zwykle nie za bardzo wiem, co mam zrobić, bo no Robert nam tutaj nie wyjdzie w tym momencie w ogóle, dopóki ci strażnicy tutaj chodzą. Nie wiem, czy będziemy potrzebowali jakieś ambitniejsze przebranie niż ten obrazek. Zobaczymy. A możemy użyć tego obrazka na jakimś strażniku? Nie, nie możemy. Dobra, tak więc tutaj chyba nic tutaj ani nie możemy wykorzystać na tym ptaku, ani na tym alarmie, więc może na razie się cofnijmy. I może tutaj coś z tymi bazylianami możemy zrobić, jak mamy w tym momencie ten młotek? Albo jemu możemy dać ten młotek? Maybe with a bigger hammer. Aha, okej, okay, dobra. Czyli chyba nie. Ojejku, to nie wiem. Well, I could, but I won't. No tu raczej już nic więcej nie zrobimy. Tutaj chyba zresztą się nie da już żadnej interakcji z tym wykonać. The letters are pretty loose, but this little hammer won't be sufficient. Okej, okay, czyli możemy faktycznie czymś oderwać te litery, ale no. Młotek do kolana to akurat w sam raz. Well, let's test your reflexes. O Jezus. Au! No, au! Okej, tego się nie spodziewałam. Mamy wykrzyknik. Ciekawe, jakim cudem ta kropka tak dobrze trzyma się tej kreski. Naprawdę, ale bo faktycznie on mówił, że kopał w piłkę i to... Wow, dobra, nie wpadłabym na to. Przyznam szczerze, że w dalszym ciągu jestem pod absolutnym wrażeniem mojej pamięci wzrokowej do tych numerów, które tu były. Co by tu jeszcze zrobić? No kurczę, nie wiem. Czy możemy coś zalać kawą? Możemy popróbować. Nie zaszkodzi. I can't begin to imagine all the things I could break in here. I better not touch it. Okej. I can't begin to imagine. Dobra. Czyli tutaj to samo. I don't think that. Przypuszczam, że z tym strzynkiem już więcej nic nie możemy zrobić, no bo już kopnął to, wszystko mu zabraliśmy. Tylko godność mu pozostała, ale i jej nie ma za wiele, więc może dajmy mu już święty spokój. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Możemy popróbować różnych rzeczy. Well, I could. That's just... No trochę tak, ale coś trzeba, nie? That won't work. Okej, okay, czyli na razie z tych rzeczy, które posiadamy, raczej na nic tutaj nam się nie przyda. Nie wiem. Może spróbujmy z nim jeszcze pogadać. Wiem, że mieliśmy mu dać spokój, ale może... Hello? Who's there? A nie, dobra, nic nowego już tutaj nie mamy. Okay. Thanks for the information. Glad I could help. Ależ nam pomógł, wow! Nikt w tej grze nie pomógł nam jeszcze tak bardzo jak ty w tym momencie, naprawdę. Dobra, ale tak się zastanawiam, czy możemy tutaj się cofnąć i użyć na tej tabliczce czegoś, żeby... Aha, nie możemy tutaj w ogóle użyć żadnych rzeczy. No, czyli nie, czyli najprawdopodobniej tylko tutaj mieliśmy zapamiętać ten numer i wziąć sobie ten obraz. Dobra, czyli chodźmy dalej i może możemy na tym ptaku użyć wykrzyknika? Nie wiem. Kompletnie? Okej, okay, nie. A na tym? Well, I could. Nie. A tego? O. So, time to go to sleep. Hey, what's this? What's that sheet for? No, please! We can work this out! Aha! Okej, okay, tego się nie spodziewałam, że na klatce po prostu musimy użyć plagi, żeby ptak poszedł spać. Spoko. To teraz możemy na tych strażnikach użyć... Nie, ale wow, jestem zaskoczona, że już praktycznie na samym początku odcinka dzieją się rzeczy, chociaż nie miałam zielonego pojęcia, co mamy robić. Wykrzyknik, dobra, nie wiem. No czegoś na pewno możemy użyć na tych strażnikach. Albo i nie.
Nie wiem. Jezus, no Robert, coś musimy zrobić. No, kurde, staram się. No dobra, w takim razie nie, ale można na dzwonku? Też nie. Okej, to trochę się zgubiłam. No bo ptak poszedł spać. Teraz mamy taki plus, że... oni nie chodzą. Ale w sumie co z tego? No chyba, że musimy to zabrać. Aha, czyli już w tym momencie nie możemy go obudzić. Czyli oni się... Ma dziwne sny, okej. It's screwed on tight. A birdcage. Dobra. Z tymi strażnikami. I could try to overwhelm him, but I'm not a fan of violence. Although I am a fan of Laura's, and she's a fan of violence. So indirectly, I guess I am a fan of violence. But that's not the point. Apparently the guard's task is to follow the footprints. And they go in a circle. Sounds like an inspiring job. No, I won't get past the guard. He's not very clever, but he's also not blind. Kurczę, no. I can't do that. Bo to wychodziłoby na to, że tym wykrzyknikiem musimy zrobić takie jakby takie sztuczne ślady stóp. A może my musimy im... My im musimy zagwizdać, żeby oni szli. Aha, tylko że za szybko... Okej, tą animację można po prostu... przyspieszyć troszeczkę. Halo, proszę się ruszać. Już. Już poszli. No. Kurde. I żeby tutaj się zrobiła przerwa, wystarczy klikać cokolwiek, okej. Okay. I w tym momencie wystarczy z tego wyjść i... The ground doesn't have to be hammered out. Seems pretty sturdy to me. Ale to nie jest młotek, to jest wykrzyknik, którym ja chcę zrobić więcej kroków. Znaczy... I don't think that will work. Odbić więcej... No chyba, że to muszę połączyć z kawą. Aha, żeby... Tak, bo my... A, połączyliśmy ten lakier z kawą, żeby mieć... My połączyliśmy ten lakier z kawą nie po to, żeby ktoś się tej kawy napił, tylko żeby mieć kolorowy lakier! Genial! Dobra, i teraz możesz to odbić tu? Możesz. Tylko, że oni w tym momencie... Genialne. Genialne, dobra. Co w ogóle ja na jakie rzeczy ja tu wpadam? Genialna jestem, jak ja zrobię? Okej, okej. O nie! Robert! What have I done? No! Co ty zrobiłeś? Zabiłeś trzech strażników? Co to się... Jezus, była kiedyś taka jedna porąbana gra. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywała. Taka przygodówka też point and click, też taka kreskówkowa. I to była takiej dziewczynce, blondynce, która doprowadzała do takich śmiertelnych wypadków różnych osób. Jednak za każdym razem, jak doprowadziła do tego wypadku, to potem w miejscu tego wypadku widziała tylko takie stworki, które malują tak jakby tego trupa na różowy kolor, na taką różową farbą, że to była tylko taka różowa plama. I ona kompletnie nie widziała tej martwej osoby tak jakby pod tą farbą. Po czym trafiła do jakiejś takiej dziwnej krainy, gdzie miała rzeźby tych wszystkich zamordowanych osób w tych warunkach, gdzie zostały zamordowane przez nią. To było strasznie porąbane i ona w ogóle wtedy miała straszne schizy, bo uświadomiła sobie, co robiła. Nie pamiętam, jak się ta gra nazywała. Jeśli kojarzycie po tym krótkim opisie tą grę, to możecie mi napisać w komentarzu, co to takiego było. Ale pamiętam, że to było takie srogo porąbane i też miałam zawsze takie... Co ty, dziewczyno, robisz? To...
Inner World jest na bardzo podobnym poziomie brutalny, że niby hehehe, niby nic tu się nie dzieje, kreskówkowo jest fajnie, a tak naprawdę... Mój Boże, Robert. Zabiłeś trójkę ludzi, strażników, trzy osoby, no nieważne. Ale... grubo, dobra. Dobra, ale dzięki temu... możemy teraz przejść dalej, po prostu... Nie wiem, czy tutaj jeszcze możemy coś zrobić, ale nie, po prostu chodźmy stąd. Nice. Stop! O nie! Is that you on the poster? Then I would have to arrest you. No, no. If I'm standing here, I can't be the guy on the poster, right? My brain hurts. What are you doing there? I'm just looking. All right then. But don't touch anything. And no photos. Hey, it's forbidden to take the posters down. I just looked. I didn't touch anything. You look a little like the guy on the poster. That's, my evil twin brother? I see. Nie wierzę. Nie wierzę. Genialne to jest. Fantastyczne. Nie. Och. Okej, no ale w tym momencie możemy zrobić tylko coś z tym plakatem, z tym kolesiem i z tym dziwnym laboratorium. Hey, I'm a guard. Impossible. If you're a guard, then what am I? O Jezu. Mistrzostwo. My own wanted poster. I look dangerous. Nie. Zupełnie nie wyglądasz, ale nieważne. Hello. I can't talk. I have to concentrate. Of course. Nie wolno zagadywać strażników. Po to jest ta zasada. Ponieważ oni mają tak bardzo mało szarych komórek, że w momencie, kiedy tylko odezwiesz się do nich w jakikolwiek sposób, to oni automatycznie zapominają o swojej pracy. Kurde, kondro, i łatwiej by było po prostu zatrudnić inteligentne osoby. Chociaż w sumie jakby zatrudnił inteligentne osoby, to te osoby od razu by wykminiły, co on robi i że to jest złe. Jest taka opcja. No nic, dobra. I pewnie tam się dostaniemy. Hey boy, what do you think you're doing here? I just wanted to go through that door. No, I have orders not to let anyone in. Ale tu nic więcej nie możemy zrobić. Aha, nie, no tutaj jeszcze ewentualnie z tymi schodami. What do you think you're doing? I'm from the stair checking commission. I just wanted to check these stairs for steps. But someone was here for that just yesterday. Don't go up. Endlessly high stairs. I think they lead the way out of here. Kurde, no. Czy tutaj jest jeszcze coś? Nie, są schody, jest to laboratorium, jest ten strażnik i ten list gończy. Kurde, nic więcej nie możemy tu zrobić. That's just a random guess, isn't it? I can't do that. Dobra. That's just a random... Okej, nie możemy ani użyć na strażniku, ani na tym liście gończym. Nie wolno tutaj parkingować, Bazylian. Parkingować, co ja w ogóle... No, parkować nie wolno. Parkingować. O Boże, mój mózg działa dzisiaj w dziwny sposób. Robert? Jakiś taki dziwnie duży się stałeś. Okej. Okay. Podejrzane to było. Co my tutaj jeszcze możemy... Looks great. I think I've got talent. Totalnie. Masz. No, they're fine as they are. Oh man, I can see the guards lying down there, but they actually look quite good. They're probably just resting a while after all that marching. Oh god, what have I done? No, powiem ci. Grubo. No, I can't help them anymore. No, it's better for it. Ah! Johnny! No! You damn bastards!
Mistrzostwo. Dobra. I can't steer. Okej. Well, I could, but I won't. Why should I do this? Absolutnie ciekawa, o co jeszcze chodzi z tym Conroyem. Co jeszcze będziemy mogli... Co jeszcze będziemy mogli z nim zrobić. Nie, no bo tutaj jest już tylko ta klatka i ta przepaść, z którą nic nie można zrobić, to przejście. Tutaj w tym poprzednim pomieszczeniu też już chyba nie ma nic do zrobienia. No. Ciekawe, może z nim jeszcze o czymś będzie można pogadać? Who's there? Nie. Okay. Thanks for the... Żadnych nowych dialogów. I don't have to pet it. Machines don't have feelings. I can't do anything with that. It says. Kurczę. Dobra, tam tego nie można zagadywać. Tutaj nic więcej nie. Powiem wam, no jestem trochę w kropce. Ale i tak jestem z siły bardzo dumna, jak dużo udało mi się zrobić bez żadnych absolutnie podpowiedzi. Nie, nie jesteśmy. No. I was just wondering if I turned off the stove at home. Did you? I just remembered that I don't have a home. Oh. Co? To oni jeszcze domów nie mają? No dobra, ale tak się zastanawiam, poza tym, że Robert oczywiście w tym miejscu jest strasznie duży, ale nieważne, bo jak stoimy tu, to mamy dostęp do tego, co jest tam. A ty jesteś wielkoludem. Kurde. Aha, nic nie może... Albo gra się zwiesiła. Nie, dobra. Absolutnie się to wiesza. Czy tu jest jeszcze coś? Nie, no nie ma nic, absolutnie. Kurde. Lipa. To ja chyba już sobie skorzystam z podpowiedzi. No chyba, że za trzecim razem, jak tu wejdziemy, to on ze pójdzie po prostu. Wait a minute. Are you... No. But... But the poster. That's not me. Oh, okay. Genialne. What are you do? I'm just looking. All right. No nie, absolutnie nie możemy tutaj nic zrobić, jak on patrzy. Hey, I'm a god. Impossible. Nie, no dobra, to skorzystam sobie z odpowiedzi w takim razie. Zdobądź... Pozbądź się strażnika, okej. Sprzed drzwi. Może udałoby ci się w jakiś sposób odwrócić uwagę strażnika. To właśnie, tylko jak? Czy Laura nie dała ci czegoś przydatnego sprawdzić ekwipunek? Co? Właśnie problem polega na tym, że my w tym ekwipunku nie mamy tego listu od niej. I w sensie... What? It seems, but at least... I could hold it in front of my face. Look at me, I'm a god. But what kind of idiot would believe that? They really all look alike. Więc, wow, powiem wam, że ja zaczynam się teraz zastanawiać, czy przypadkiem, bo czytałam też o takich problemach, że faktycznie patch, który pobrałam, sprawia, że znika ten czarny ekran. W sensie nie ma tego czarnego ekranu, tylko jest normalna gra. Tylko że jak ktoś pobierze ten patch, to zaczyna mieć problem z tym, że jest inny dziwny błąd w grze. I powiem wam, że teraz zaczynam się naprawdę grubo zastanawiać, czy przypadkiem ten błąd nie polega na tym, że ten list znika z ekwipunku. Ja chyba teraz sobie wejdę na internety i sobie doczytam, czy przypadkiem właśnie nie taki dziwny problem mieli ci ludzie. Bo wow, jeśli faktycznie nie mam w ekwipunku przydatnego... czegoś, no to trochę lipa i będę musiała popróbować czegoś innego.
Kurczę, chociaż tutaj kończyć ten odcinek tak szybko, on byłby w tym momencie mega krótki, więc czekajcie, tylko zerknę sobie na szybko do internetu. I faktycznie w momencie, kiedy tutaj będzie trzeba zrobić jakieś grubsze operacje, no to chyba faktycznie będę musiała ten odcinek skończyć, no ale na razie dajcie mi sekundkę. Okej, powiem wam, że wróciłam, poczytałam sobie wpisy na forum i jestem w absolutnym szoku, że w tym miejscu gry ludzie mają przeróżne problemy, polegające na przeróżnych rzeczach, kiedy jakieś obiekty nie działają, jakieś rozmowy się nie uruchamiają, czarne ekrany i generalnie podobno po prostu ta lokacja jest strasznie schrzaniona w pudełkowej wersji tej gry. Niestety mam pudełkową wersję tej gry, więc rip. No i tak, mój problem polega na tym, że nie mam w ekwipunku listu od Laury, który powinna mieć. Więc no w tym momencie podobno jedyną opcją jest to, żeby pobrać po prostu save'a w tym momencie, gdzie ten list będzie. Więc no w związku z tym, że ja nie chcę w tym momencie tego nagrania przerywać, naprawiać tego, a potem jeszcze dogrywać 5 minut do rozgrywki, to po prostu w tym momencie skończę ten odcinek. Będzie on najprawdopodobniej no znacznie krótszy niż inne odcinki w tej serii, no ale musicie mi wybaczyć, no bo jest to siła wyższa. No ale cóż, ja ostatnio po prostu mam takie problemy z technologią, że ja bym miała nie mieć jakiegoś problemu w momencie, kiedy jest on częsty. Jakim cudem, więc no. Tak, ja faktycznie w tym momencie skończę ten odcinek, naprawię sobie tego save'a i mam nadzieję, że list od Laury będzie i będziemy w stanie grać dalej. Ale i tak jestem z siły bardzo dumna, że w momencie, kiedy no nie miałabym zepsutego save'a i miałabym wszystkie przedmioty w ekwipunku, to zapewne po prostu wpadłabym na to, co trzeba tutaj zrobić. Więc no. To nie jest tak, że nie ogarnęłam czegoś, tylko po prostu gra jest pusta. No. Tak więc trzymajcie mocno kciuki, że faktycznie wszystko będzie działało poprawnie, jak sobie pobiorę te wszystkie rzeczy, które trzeba pobrać. No, a póki co bardzo dziękuję wam za oglądanie. No i do następnego odcinka. Pa, pa!